No hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Hubson. Witam w kolejnym odcinku z już dziesiątym. Jeśli dobrze pamiętam, dziesiątym. Loading mózgu. Chyba dziesiątym. Witam serdecznie jeszcze raz. Właśnie zabieram się za nagrywanie w końcu. Po chyba 2 tygodniach przerwy od Valhalla. Ale myślę, że teraz... A, w sumie od razu mówię, z góry będę nagrywał jeszcze na zapas, żeby nie był jeden materiał na tydzień, bo czasami nie ma czasu, a jakby się dało czas kupić, to po prostu bym był zbankrutowany chyba, nie? Jakby się dało w ogóle kupić, to było coś, ale no, czasami tak bywa, że albo coś się nie chce, albo po prostu weny nie ma, albo po prostu też nie ma czasu. A to się łączy z niechceniem i nie mam czasu. Dobra, nieważne, dość gadania. Na co ten Ivor patrzy? Na Fornburg. Będę się starał wyraźnie mówić, ale niektóre wyrazy po prostu sam słyszę, że jest... No wiadomo, nie? Niewyraźnie. Jak dla mnie nawet. Ale Fornburg tam przed nami. Stare nasze z dzieciństwa miasto, tak? Miasteczko? Nie wiem, jak to nazwać. Osada, o może tak, lepiej będzie. Lepsze określenie. Zaznaczyłem sobie trzy rzeczy chociaż na start, żeby sobie zbadać, jakie tutaj są. O, Ivor. No i co? Wszedłeś i już nie wejdziesz? No dobra. Aha, to jest tam, ok, czyli nie tak wysoko mamy wcale iść. Aha, i właśnie się śmiesznie złożyło, bo przypomniało mi się, że zapomniałem powiedzieć. No to też dobre, nie? Przypomniało mi się, że zapomniałem. W poprzednim odcinku z Horizona miałem wam powiedzieć o nowościach z Wiedźmina. Będzie darmowe DLC do Wiedźmina 3, Dziki Gon, inspirowane serialem Netflixowym z Wiedźmina. Także fajnie, fajnie. Ciekawe, co oni tam wymyślili, ale no takie DLC pewnie ogramy sobie na kanale. Aha, okej. Jakiś rybak albo coś. Dobra, zaraz sobie zaczniemy tutaj jakieś pewnie wydarzenie. Aha, wydarzenie w świecie gry. Dobra, zaraz ogarniemy, o co chodzi. Ale druga ciekawostka to jest właśnie, że wychodzi najnowsza gra 20 albo 21 na Androidy i iOSy. Tak, przynajmniej tak wyczytałem, także no nie wiem. Wiedźmin Monster Slayer, czyli coś w stylu, wiecie, Pokémon Go, coś tego typu, nie? Tylko w klimat i świat Wiedźmina. I naprawdę wygląda to, no, bardzo dobrze. Dobra, przechodzimy zatem do pogadania z nią. I think there are some spots you missed. What are these men hunting for? My coat. Whoever finds it wins an evening of my company. O. Care to join them? O. To nieźle. Niezła oferta, niezła, podoba mi się. A co my tu mamy? Czytaj. Niewieścia zguba. Dobra, to każdy może sobie po swojemu przeczytać, ja wam na pewno nie będę czytał. dobra. Czyli co? Mamy iść do wody? Ale czekajcie, jeszcze można z nim pogadać, bo tak... O, trochę zimna woda, to tak no, chyba nie za bardzo. A ten co nam powie? Nic? Aha, no dobra. Coś chyba w stylu Wiedźmina, że musimy coś znaleźć, jeśli się nie mylę. O kurde. O kurde. Tu kawał drogi widzę jest. Jest tam chyba coś, czy mi się wydaje. O jest. Dobra, interakcja, dawaj, bo zamarźniemy. Wynurz się. Grzebień z łopat łosia. Okej. Dawaj, dawaj, Ivor. Dawaj. Wynurzaj się. Także, znowu wyjeżdżam, jestem zadowolony. Ale się śmiesznie datą złożyło, że 20 i 21 są tyle nowości, a ja będę po wyrwaniu zębów, także... no. Dlatego dzisiaj postaram się nagrać odcinek na jutro i na pojutrze i na cały tydzień. I może mi się uda coś, ale no nie wiem, jak to będę się czuł po tym wyrwaniu zębów, także dzisiaj... Postaram się nagrać jak najwięcej, mi się uda. No, halo? Coś? Można gadać? Nie? Czy? I think this is yours. No, mamy twój grzebień. Halt in your search. A winner and my Uuu. comb have been found. Now,
The price for finding my comb is some of my time. A walk in nature, maybe more, if that is where our conversation takes us. I see. Lead on. You're different than the kind my flights so fancy attract. Burdened, decorated, and delicate. Delicate. The others, they are like clubs, blunt and ungainly. You are nimble, like a knife. Are you so in need of suitors that any passing woodsman or viking will do? I was married once. My Alfie died 5 winters back. Ours was a perfect marriage. I do not need another. But am I to go the rest of my days without love or attention? I think not. And the comb? Mm-hmm. Could be a comb, could be a brooch, or an arm ring. So long as it's lost, and to be found by a helping hand. Any good tales come of this? Once I thought the same man had stumbled across me 3 times. Gave me a fright. Turned out to be triplets. Okej, dobra, to tutaj widzę, ale ładny teren wybrała, nie powiem, widoczek piękny. Także można coś tutaj... Mam nadzieję, że nic nie będzie, bo to YouTube mi od razu zbanuje wszystko, co możliwe. Aha. Boję się, ale dobra, niech będzie. My hair is a tangle. I could use a softer touch for these kinks. Then let me. Mhm. Okej. Czyli co, fryzjerką kiedyś była? In delicate voice. This was fun, Eivor. Hold on to the comb as a keepsake. Mhm, grzebię na pamiątkę. You tamed some knots I haven't been able to reach myself. W sumie chyba rzeczywiście, jakby coś się zmieniło, albo mi się wydaje, że się zmienił z fryzurą Eivora. No dobra. Fajnie. Fajne, takie ciekawe. Ale jeszcze jedno jest tam, wysoko. Nie wiem, czy widzieliście ten niebieski punkcik, ale... No, trochę wspinaczki nas czeka koło wodospadu. Dobra. Koło, obok wodospadu. Jakoś tędy się wespnijmy, bo to kurczę, ciężko jak to, że tak pojedziemy naokoło. O, też jakieś ukryte ten przejście, 150-60 metrów wyżej, no to coś ciekawego. Dobra, wezwijmy sobie, o, pamiętam guziki, no to też ciekawe, bo dawno nie grałem w Valhalla. No, koniu, czekaj, no co jest, klikam przecież, no. Spokojnie. Dobra, podjedźmy sobie konno pod górę. Będzie to zawsze znacznie szybciej. Tędy chyba nie podjedziemy konno. A może konik da radę? Na, da radę. Uuu. A co za znaczek? Aha, czyli tu muszę pewnie tym wejść. Ty, no dobra. Ale tak trochę się boję, bo tu może być coś grubego. O, konik się zmęczył, dobra. Niech odpocznie, my sobie zejdziemy tędy jakoś na dół. O, fuck, nie. Tędy sobie na spokojnie zejdźmy, a nie zlećmy na łeb, na szyję. Połamać sobie nogi, no nie, tego bym nie chciał. Zobaczmy, co tu jest. Urwisko Hildeswini. Ojku. Coś czuję, że te nazwy z aparatem moim na zębach to będzie ciężko wymówić. Aha, tutaj. Okej. Okay. No tylko zerknijmy, co to jest w ogóle, bo tu takie coś z walką skojarzone. Shit. Dobra, przeskoczyliśmy, okej. Okay. Nie ma już tej wody lodowatej. Tędy? A, tędy. O, patrzcie, jakie to schowane. Tak się dostać to ciężko. Do tego czegoś albo kogoś, nie wiem. Nie wiem, kto tu jest i co tu jest.
Jakaś postać. Erik Wiernogłowy. But I have a better proposition than a rousing hunt. If you are a true Drenger, a warrior with honor running like sunlight in your veins, then you may help me fulfill my destiny. Mm-hmm. You're a long way from any warm hearth, warrior. Is this where you call home? My name is Erik Loyalskull. The great King Ragnar Lothbrok named me such. When we fought tearing up the fields of England, we built families, overthrew kingdoms, sailed mountains, fought for whole seasons. Now he is gone. All of Norway laments the passing of King Ragnar. I cannot imagine the sorrow his warriors now feel. We are but six who remain. His most loyal Drengir. No, sześcioro. Yet without his guiding light, his strength and vision, we are lost. It was in this cavern that I knew my life was tied to Ragnar's. We were young, hunting a bear when he chanced upon this spot. He killed it with nothing but a knife. Leapt on its back, held tight, writhing like a fly on a dragon, he stayed put. And it was done. Together we celebrated the kill, as if we had felled the beast together. That is when I knew I would live and die for this man. I did not die beside my lord in Alli's pit of snakes, but I can make amends. Fight me, warrior. Send me to meet him in Odin's hall. O nie, coś czuję, że chyba nie damy rady, bo to... No wiecie, to już jest zaawansowany wojownik. Próbować to nawet chyba nie będę, bo to nie mamy aż tak dobrych toporów. Potrzebuję trochę czasu na przygotowanie, ale wrócę. No. No musisz zaczekać jeszcze troszkę, tyle czekałeś, to jeszcze poczekasz. Tu coś było w ogóle. Aha. Dobra. Co my tu mamy? Jakiś ołtarz? Nie, no coś powiedzmy. A, tutaj jest liścik jakiś. Czytaj. Notatka spisana drżącą ręką królu. Mhm. Erik. Aha, no dobra. Okej. Okay. Także teraz wyjdźmy stąd. A ciekawe, czy się wyspniemy? Nie, no w sumie tędy. Okej, okay, damy radę. Kurczę, to troszkę nas ułożenia czeka, ale w sumie to dobrze. O, shit! O, dobra, nic mi się nie stało, dziwo. Aż dziwne. Jak stąd wyjść? Po skalę pewnie. O, ale lód nam przeszkadza. Właśnie. Kurde, niżej. O, tędy, właśnie. Dawaj. O, już myślałem, że zjedzie na dół. Tu bym się zdenerwował troszkę. Jum. Dobra, gdzie my tu jeszcze mamy iść? Tam jakieś złoto, skarby, tam pogadać... Aha, może przeznaczenia. To jeszcze trochę poczeka. My sobie mapę pozwiedzamy. Dobra, to zostało. O, tu mamy jeszcze coś i tu. No to takie skarby, złoto, to sobie pozbieramy, czemu by nie. Nigdy nie wiadomo, na co trafimy. Ja będę musiał po odcinku, nagram odcinek, to przejrzę, jakie ciekawostki miałem. Muszę sobie zapisać, bo już, żeby powtórek nie było, czy coś. Ze świata nordyckiego. No dobra, skrzynka, spoko. Coś tu blisko. Wilki. Wilki jakieś. O ty. Ty paskudo. Wytrzymały wilki, no, a co dopiero z tamtym byśmy Erikiem walczyli? No to tak trochę nie halo chyba. Dobra. Jest skóra. Tutaj jeszcze sobie zbierzmy. Skórę i strzały. Dobra. Tu 200 metrów, tu 140. No to tutaj jest bliżej, tam pójdziemy dalej. Na tamten punkt. No naprawdę, trochę godzin trzeba by było, ale czemu by nie? Na spokojnie cały świat zwiedzić, no to trochę będzie odcinków, coś czuję.
Aha, czekaj, to tu gdzieś... A tu gdzieś? Gdzieś pode mną, dobra. Tak coś czuję chyba. Przytulisko, aha. Ajwar, nie szalej. Aha, tutaj. Teraz widzę, dobra. Shit. Tu jest gałąź, a to jakoś wspiąć się? Po lodzie to chyba ciężko będzie, a raczej niemożliwe. Ale tędy? Jakby jakoś tak przeskoczyć, tak bokiem? No, Ajwar. No, nie? Nie umiesz do tyłu skakać? No to dobry jesteś. Jak tam tego wejść? Czekajcie, może stamtąd? O, może stamtąd. No. Nie przeskoczy do tyłu, no kurde. Ach, fuck, prawie. Myślę, że stamtąd przeskoczymy, to będzie lepszy pomysł. O, i tu gdzieś. No co? Okej, czyli jeszcze nie tu. Może wyżej jakoś? No chyba nie doskoczymy, stąd coś tak czuję. Albo jeszcze wspiąć się z góry i z góry skoczyć tam, spaść, znaczy się. Bo tutaj to tak średnio. A nie, dobra, jednak doskoczył. Tylko trzeba tak klikać szybko. Dobra, mamy to. Valhalla, no dobra. Święta kula jakaś. Srebro. Dobra, co nam zostało? Tutaj 150 metrów. Także myślę, że sobie pozwiedzamy. W tym odcinku zapewne. Następnym to już pewnie ruszymy z misjami, bo to ile można... Wiecie... Każdy znajdzie i tych innych rzeczy. Fuck. Aż mi się zapędził. Muszę zejść teraz z tej góry. No to ładnie, to ładnie. Dobra, powoli. Ajwar, dawaj. O, strzały są, także zbierzmy sobie po drodze. Tutaj jakiś cywil. Cywil, chłop. O kurde, koło wodospadu się wspinamy, no to ładnie. Trochę szumieć będzie, fajnie. O, Ajwar, dawaj, co ty robisz? No, dawaj. Wspinaj się, nie gadaj. Nie, to tam byliśmy, ale tutaj musimy iść gdzieś. 49, a tu, dobra, okej. Okay. Tylko, no właśnie, bo on tak złazi, głupio czasem, że trzeba naprawdę się pilnować z tą wspinaczką z takiej wysokości. Jeszcze niżej, kurde. Muszę prysznic przy okazji. Uła, nie spadaj, nie spadaj. Jeszcze niżej, god damn it. Nic nie widzę. O, widzę skrzynkę. Bum. Ojejko, tak pochowane. No ale w sumie dobrze. Jakiś szkielecik. Już trochę chyba tu chłop leży. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale... A nie, dobra, okej. Okay. Nic nie widziałem i się bałem, że spadnę po prostu z wodospadem. Dobra. Czasowo jak stoimy, bo tu żeby nie było... A, luzik. Tu wszystko pozwiedzane, tu wszystko porobione w tym fragmencie mapy. Tu Sigurd, tutaj jeszcze jedno zostało. Tam zostało, tu... Ojejku. Tu jeszcze rygiafylkę, tutaj tego, tu jakieś zdjęcie. Aha. Tu skarby złota. Właśnie tu większy poziom mocy. No trochę mapy zostało, nie powiem. Tutaj jeszcze jedno, jakaś kryjówka dezerterów. Aha. Kurczę, ale daleko. Ja bym chciał jednak
Jednak nie wiem. Ciężko mi zdecydować, co by zrobić, bo jesteśmy. Dobra, może myślę, że ruszymy z misją. Zobaczymy, jak to się dalej historia, akcja potoczy. Ale i tak obiecuję, że zrobimy przecież 100% wszystkie znajdźki, te mapy i te artefakty i wydarzenia w świecie gry, bo to są naprawdę ciekawe i interesujące rzeczy. I czemu miałbym je zostawić? Nie, nie zostawię. Ja bym nie przeżył, jakbym zostawił coś. No. Trochę tu, trochę tam i wiecie, się wszystko pozbiera. Ale myślę, że właśnie nie wiem, teraz Valhalla i Horizona by się przydało też nagrywać. No. Ale zobaczymy. Coś wymyślę, nie? Każdy będzie, myślę, mam nadzieję, zadowolony z materiału. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy, dobra. Szukaj Sigurda. Sigurd. O, się przestraszyłem. No tak, oni tu sobie są. On może być w środku, czy nie? Nie, do kowala nic nie mamy, tam też nic nie mamy. Myślę, że tu przejść można. Okej, okay, ważne. Tu nie? O. Gdzie jest Sigurd? Jest Sigurd. Aha. Dobra, to ja się wyłączam na czas filmu. Two days ago, we rid this land of Gjotve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven Clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harald? I did not. And for that, my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harald's boot. Not without fueling more war. So we push forward. To newer lands. To England. And there make a new home. A kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England 8 winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ages, I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from Kjotve's raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England, we must start anew. You would start us with nothing? In a land we do not know? Among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. If you object, I understand. Let your father keep Kjotve's riches. England will have riches and cargo enough for us. Good. I did not want this cloud hanging over us. It is a wise leader who considers the need of others. To England, then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. How much did you hear? Enough. A new path is revealed, and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell.
No, co jak co, ale wybór oczywisty chyba, nie? Trzymamy z bratem Sigurdem naszym. No aj, co ty piłeś dzisiaj? Ja nie wiem. Dobra, porozmawiaj z Sigurdem na przystanie, okej. Okay. Ale ja chciałem skoczyć, no właśnie. Czasami to tak dziwnie działa. Jejku, jejku, dobra. Idziemy do Sigurda. Zobaczymy. Tak, bo po co nam złoto? Damy sobie radę. Wikingowie nie w takich warunkach dawali sobie radę. I zaczynali od zera. Niech tak będzie zatem. Morze przeznaczenia. No dobra, nowe ziemie, czyli pewnie gdzieś wypłyniemy. A tutaj jeszcze trochę skarbów zostało. Do zebrania. Ale tak pływać wszędzie? W sumie czemu by nie? Tak sobie myślę, czy... Jednak bym pokusił się czasowo o zwiedzanie może. A, odporność na takie wręcz. No dobra. Aha, jeszcze coś w sakwie? Tatuaże, jakieś coś? Nie. Nie mam pojęcia. Dobra, mamy za to dwa punkty. Tutaj od skrytego ataku. Tutaj coś ciekawego? Cios w plecy. Aha. O, to ciekawe, ale dobra, na razie nie. Tutaj co my mamy? Skryty zwiad. Automatycznie podświetla wrogów, gdy kucasz. Uuu, to może być dobre. To weźmy sobie to, to i to następnym razem. Skryty zwiad. To by było dobre. Automatycznie podświetla wrogów. A jeszcze kodeks sobie przeczytamy. Wiadomo, odcinki będą 30-40 minut, może trochę dłuższe, zależy. Zaginieni drenegrzy. Ragnara. O, fajnie. Kurczę. Dobra, ciekawe, ale właśnie... Jak boję się, że wyruszymy, a bym chciał tutaj... Tutaj to jeszcze może nie, ale tutaj bym popłynął i tu. Bo to są pewnie tajemnice, tak, to na pewno, ale... Jakbyśmy się przenieśli... Kurczę, no. O, tutaj... Szybka podróż, dawaj. A pozwiedzamy sobie. A co? Przeciągnę trochę te żyć sobie. I z cierpliwością, mam nadzieję, wyczekać następnych odcinków. Ojejku, sam nie mogę się doczekać. No ale chciałbym też pozwiedzać cały świat. Wiadomo. Ciekawe, nowy teren. No to na jakieś Anglię ruszymy, nie? Coś mi się tak wydaje, przynajmniej. Nowe ziemie w końcu, tak jak synowie Ragnara, no i sam Ragnar ruszył na Anglię, wiadomo. No fajnie, Wikingowie to trochę się przypominają, ale już dawno, skończyłem oglądać, ale już dawno temu, ale tak wiadomo, zna się mniej więcej historię z Wikingów. A te ukryte ostrze, to spoko jest, ładnie to wygląda. No i z drugiej strony, nie w środku, tylko na zewnątrz. Też lepiej. Zawsze to było od drugiej strony. Dobra, bierzmy łajbę naszą. Przejmijmy ster. Aha, oczywiście, z drugiej strony. Jak żeby inaczej? Dobra, i płyniemy zatem. No to myślę, że jeszcze jeden odcineczek. A zobaczę, jeszcze sobie rozplanuję czasowo. Jeden odcineczek ze zwiedzania świata, ale to już będę zaczynał tam, gdzie jest najwięcej rzeczy, żeby was z podróżą nie zamęczać. Rozwinę sobie żagiel, żeby płynąć szybciej. 800 metrów, ale to szybko idzie. Tutaj 1100, no dobra. Jakaś wyspa. Ciekawe, najazd można zrobić. No widzicie, fajnie. Fajnie. Gra nas chyba... Nie no, jeden najazd był na Kiotwego, ale to było fabularne. Ale takie swobodne najazdy też widzę, można robić. Także podoba mi się. Tutaj nie będziemy robić najazdu, bo to trochę dużo czasu zajmie. Zależy jaka osada jest, jakiej wielkości, jakie rozmiary są. Odejdź od steru. I skoczmy sobie do lodowatej wody. Ojejku, przepraszam was, musiałem kichnąć. Dobra, wezwijmy sobie konia.
Wezwijmy sobie konia i jedźmy za tym. 200 metrów, co to jest dla nas? Jakaś podróż, tutaj wioska. Dobra, na razie to ich oszczędźmy. Nie będziemy ich wszystkich teraz mordować. O. Dobra. Jarl potrzebuje pomocy. Co on gada? Jaki Jarl? Okej. Coś mi się wydaje, że to może być... Ale czy ja wiem, zasadzka? No nie, chyba nie. Oho, chłop się gubi to, co mówi. Sam nie wie, co mówi. Właśnie. Co za chłop, jakiś baran tu pewnie. Nie wie gdzie, ale... No, tak myślałem, właśnie gnoje są. Czemu mi tam co robi? Dobra. O, nie. Dobra, wypadł. Pięknie. Dobra. Rzeźmieszek. Dobra, rzeźmieszek może być. Błotem gnoju, błotem. Poszedł rzeźmieszek. No to arbus rozbity. Jak szmatę. No i co, gościu? Nie miałeś wyboru, pewnie? This pathetic gamble has cost them their lives. They threatened to kill me if I did not help. To save your life, you led others to their death. Our village was burned by Kjotve the Cruel. We had to flee to the forest. Those who survived grew mean and desperate. Olaf, one of the men you killed, said we had to fight for our land. But he only wanted to kill for silver. There was no need for this fight. Kjotve is dead by my hand. Grabić trupy i tyle. Olaf, you lifeless fool! You almost murdered our rescuer! Your second mistake was choosing me as your prey. That was not a mistake. You looked like a good fighter. I was hoping you would kill or weaken Olaf so I could escape. You are young and still foolish, so I will spare you your life. But cross me again. Dokładnie. Or harm anyone I cherish. Młody i głupie. Join your friends. Daruj mu życie. You will never see me again. I will be a white rabbit in the snow. No i tak cię znajdę. To jest fajne to, że można go zabić, ale po co? Nic nam to nie da. No dobra, także tutaj chyba wszystko porobione. Chyba, że jeszcze coś się odsłoniło. A, odsłoniły się skarby. No dobra, tutaj. I tutaj, także konik. Chodź. Pyk. Dawaj. Lecimy. 300 metrów. Co to jest? Dawaj. Zobaczymy, jakie skarby. Kurde, takie swobodne, fajne zwiedzanie świata. To jest tak przyjemne. I nie dość, że dawno się nie grało, ale to... lot tu jest. Fajnie. Konik po wodzie. Dawaj. To jest tak przyjemne. Takie proste zwiedzanie świata. Wiecie, skarby, jakieś bandyty, jakieś coś. Oho. Tu ostrzeżenie te nasiąkniętą krwią ziemię splamiły nikczemności godne jedynie przeklętych za życia wojów i innych niegodziwców. Aha, telefon cicho bądź. Dobra, spoko, mamy czas, to możemy zwiedzać Heilboer. Czyli to tutaj. No patrzcie. Aha. Oczywiście od drugiej strony poszedłem, bo jak żeby inaczej. Tutaj? Gdzieś pod łóżkiem? Nie? A, tam były jeszcze schody pokazane. Gdzieś. Nie wiem, gdzie tutaj. Tutaj chyba nic nie ma? Nie.
No coś jest jakby, albo ktoś, no, no co, kto? Tyle czasu? Wyspnijmy się na dach. Zobaczmy z góry. No, Ivar, dawaj. A tutaj jest wejście właśnie. No nie widziałem, bo tyle zieleni, że jest, że ojej. Dobra, jesteśmy. Zarośnięte, zapuszczone miejsce. Dobra, ale zejdźmy sobie na. Panie. Dobra. Interakcja. Można usiąść. Ale ładnie to wygląda. Jeszcze te dwa posągi drewniane z tyłu. Nieźle. Dobra, tyle. Mother used to sing me to sleep by this hearth. Her voice made me feel safe. I've not felt safe since then. Not really. Powrót na stare śmieci, a wspomnienia wracają i są dalej z nami. Much larger when I was young. A lifetime ago, it seems. Kurcz. No nieźle, wszystko przez tego gnoja kiotwego tak naprawdę. No i niestety ojca Ivara. Dobra, to nigdy nie widzimy. Dobra, to chyba wszystko by było na tyle. Tutaj. Tak. Weź teraz wyjdź. No, obspinamy się. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma czasu tutaj na... Pyk, pyk, pyk. No, do góry. No, tutaj powoli. Już jesteśmy zaraz ku wyjściu. Tak. Pięknie. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, fajnie. O. Trochę bolało. Aha. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Właśnie. O, tu są schody. Właśnie, na dół. O. When father first showed me this passage, I was so excited. I won every game of hide and fetch after that. Dobra. Rusz to. Myśmy to przesuńmy sobie gdzieś. No tyle starczy, żeby przejść. Nie jesteśmy aż tak grubi. Potężna skrzynia jaka. Sztaba węgla. Fajnie. Było warto tyle iść. Bogactwo jest zacne. Dobra, wszystko. Porobione. Odcineczek będzie długi, coś mi się tak wydaje, bo jak ja się przyssam na zwiedzanie, to ojejku. Tam jeszcze 700 metrów. Heilbar. Także dom. No koniu. Chodź. No. Dawaj, dawaj. O. Oj, kurde. 500 metrów, jeszcze jakieś skarby. Widzę, że duże, bo jest duża kropka taka. Zobaczymy, co to. A, chyba ten obóz dezerterów, czy coś. Miał być. Faktycznie, no ale to sobie pozwiedzamy, czemu by nie? Bo to jest gra i tyle rzeczy, żeby pozwiedzać, a nie zostawić sobie na nigdy. To jakaś runa, no właśnie nigdy nie wiem, jak to zobaczyć. Jakieś umiejętności walki. Dobra. 200 metrów, ta chyba ten obóz dezerterów, to dezerterów można łatwo, fajnie zabić. I tyle. Wielkie to. Aczkolwiek mamy czas. Ten właśnie punkt umiejętności by się przydał. To wiecie, byśmy sobie kupili tą pasywną umiejętność, że automatycznie wszystkich podświetla, gdy kucamy.
Jakaś zbroja. Skarby można zebrać. Czemu by nie? Pięknie. Nikt go nie widział. Mam taką nadzieję. Czekaj, jeszcze go. Dawaj, to zabierę, bo ten gnój go zobaczy pewnie. Chodu, sztaba węgla. No ja tu niech sobie leży. Dobra. Jak tu na dół zejść? Nie wiem. Wszystkich wymordować to trochę czasu zajmie. No, zabierę go. No, Ivar, dawaj. Tutaj go wyrzucimy. Niech zamarznie sobie w śniegu. I hibernacji zażyje. Aha, tu kamień. O, tu jest zejście, dobra. Bo mnie tylko skarby interesują. Nie mam czasu was zabijać wszystkich. Zrobię wam później najazd, także będziecie, no, mieli przerąbane. Uła! Piękna skrzynia. Łuk refleksyjny. Też ciekawe. Może być. Czemu by nie? Spodziewałem się sztaby, ale no, może być ok. Taki łuk jakiś. Łuk drapieżcy. Też ciekawe. Dobra. 800 metrów, dobra. Tutaj jeszcze jakieś skarby, 500. Kurde, jakie to wielkie. Tam nasza łajba, okej. Okay. O, tu coś. Tu coś jeszcze. A, na wieży, dobra. Idźmy zatem na wieżę. No nie, tak jak guziki mi się w Horizonie myliły. Na zakłócanie i ten. Zabijemy go z łuku? Zabijemy. Po nerach, po kolankach, elegancko. Zabij. Uła, prosto w oczko. Pięknie, pięknie. Tutaj się wespnijmy. Tutaj, żeby nas nie zobaczyli, bo będzie masakra. O, jest drabina, okej. Okay. Dawaj, tę drabinę. Z drugiej strony. Pyk. Uła. Pięknie. Nie ma tutaj czasu na zabijanie. O, biała maska, ciekawe. To pewnie śmieci na sprzedaż, żeby sobie zarobić. Tak coś myślę, bo do niczego to się nie używa. No i pięknie. Jest skrzynia. Jest chłop ze skarbem małym. Dobra. Są surowce. O, i o to mi chodziło. Są strzały. Dobra. Co my tu jeszcze więcej mamy? Chyba nic. Czekajcie, mapę odpalimy. Uuu, jaki kawał zwiedziliśmy. Fajnie. Tutaj jeszcze by się przydało pojechać, tak, popłynąć. Myślę, że jeszcze zdążymy. Dobra. Przeżyjemy to? No, raz żyje. Uła. Moje nogi. To musiało boleć. Dobra, lećmy do łajby naszej. 800 metrów to sobie przepłyniemy. Tam 400, ale to już na tej wyspie. No Ivar, dawaj, biegnij, bo ty zamarzniesz, biedaku. Płyń, dawaj. Ojejku. Przyjmij stery. Aha, oczywiście z drugiej strony. No nigdy nie mogę ogarnąć. Ale już mam nadzieję, że następnym razem się nie pomylę. O, tu najazd można zrobić, ale to nie tym razem. Nie dzisiaj. Może w przyszłości niedalekiej. Aha. Tutaj już można, dobra. Jest miejsce, okej, okay, możemy. Tyle najazdów tu można robić. Tutaj coś, tu tam. Tu mniejsza wioska jest, także szybko by poszło.
Ale no tam to już by było. Armia mała. Zobaczmy tylko sobie na koniec odcineczka. Mam nadzieję, że taka pieśń może być na YouTubie. YouTube aż tak zasadniczy chyba nie jest, ale może. Wykręcę. Dobra, wykręciłem. Chowaj żagiel. No, skręcaj. Sumować nie będziemy, tutaj sobie podpłyniemy i sobie wysiądziemy. Wyskoczymy z łajby. Dobra. Co jest to łajbą? Ze statku. Z łodzi, bo to statek to tak chyba trochę za mało. 100 metrów. Cóż to może być? Jestem ciekaw. Jakieś wydarzenie w świecie gry. O, jelonek. Okej. Dzik. No dobra. Fajnie. Surowce są. Kieł dzika. Coś fajnego mi się tutaj... A, to są te chyba wizje, wiecie, jak wikingowie jedli muchomory. W łeb się klepni. Nie muchomory, tylko te grzybki halucynogenne. Nie wiem, czy to dobry pomysł by był. Dobra, ale weźmy sobie, przeczytamy. Tak, na zakończenie odcineczka. Pierwsza brama wiedzie do Trutheimu, gdzie Thor ciska pioruny aż po Ragnarok. Druga brama prowadzi do Folkvangu, Freni, gdzie znużeni bojem znajdują wytchnienie. Trzecia brama do Gladsheim, gdzie Wszechojciec wita swych krwiopijców. Thor, Freja, Wszechojciec, Odyn. Chyba. Nie wiem, o co chodzi z tymi grzybami. A, zjedz muchomora. Okej. Uła. Halucynogenne wyzwanie. Obserwuj znaki i przejdź przez drzwi w odpowiedniej kolejności. Obserwuj znaki. Czekajcie, to szukamy najpierw tego, pierwszego. Tak myślę, posągu, nie wiem jak to działa. Co ja tu mam obserwować? Co się stanie? Ale zajebiste. Fajne, podoba mi się. Nie wiem, czy chyba wcześniej trafiliśmy? Chyba nie trafiliśmy wcześniej na grzyby. Freja druga. Gdzie jest Freja? Tu jest Freja? Tu jest Freja. Okej. No, ciekawe. I Wszechojciec. Czy to był... Nie, to był Thor. To jest Wszechojciec. Dobra, okej. Gdzie jest... Tutaj. Tak? Wszechojciec, Odyn? Tak. Dobra. Chyba wszystkie, nie? Co się stanie później? Widely and has traveled far will learn the scope of mankind's nature and discover common sense. Ukończony muchomor. Ciekawy przekaz, fajne, podobało mi się. Ciekawe, czy zawsze te bramy będą, czy coś inne. Powinny być inne wizje jakieś halucynogenne. Ale no dobra. Dobra, sobie w tym kręgu zakończymy odcineczek. Myślę, że troszkę porobiliśmy. Lekko fabułę, trochę więcej zwiedzania. Ale już w następnym odcinku też sobie rozplanuję, gdzie zacząć, żeby ładnie później wrócić do misji. Dużo tego nie zostało. W sumie same złota i skarby, bogactwa. Tajemnice to gdzieś tam są nieodkryte chyba jeszcze. No, także zobaczę sobie po odcinku. Dobra, to by było tyle. Jeśli wam się podobało, wiecie co robić. Łapka w górę mile widziana, komentarz oczywiście dla zasięgu i udostępniajcie, żeby armia rosła i miałbym na koło nagrywać. Was to nic nie kosztuje, a mnie wręcz wesprze duchowo. Dobra, także jeszcze raz dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście, trzymajcie się, do następnego, pa, pa.